Ale beka, nie ma jak koalicja na starcie rozgrywki. No ale. Halo, witam wszystkich imperialistów. Tutaj Lukas, a właściwie jego świątobliwość, bo zagramy papiestwem, Watykanem, albo jak to woli, Papal State'em. Tak, serię Czechami po prostu kończę. Bardzo mi się nie spodobał po prostu ten nerw pod piechotę, co rozwaliło mi jakoś tak fan totalnie z tej rozgrywki dalszej Czechami. Więc do husycyzmu jeszcze pewnie kiedyś wrócę, ale to może jakąś inną nacją, gdzie będę miał na to pomysł. To, co chciałem, zobaczyłem, więc teraz bierzemy się za coś bardzo ciekawego. I że spodobał Wam się bardzo odcinek z Bizancjum Bazileusa, jego też się spodziewajcie w najbliższym czasie. Myślę, że zaraz po papiestwie wleci bardzo krótka seria z Bazileusa, ale to po papiestwie. Kampanię miałem grać na poziomie Very Hard, ale na tym poziomie jednak AI nadużywa wciąż mechaniki najemników i to przez cały czas dosłownie nas nimi zalewając, więc gramy na hardzie. Oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie zaczyna Watykan, gdzie zaczyna Papal State. Mamy 10 tysięcy wojska na starcie, 14 okrętów, możliwość dołączenia do Holy Roman Empire i wiem, chcieliście zobaczyć u mnie grę Austrią. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. Ale ona jest tak mega nudna obecnie, bo stworzenie chrę przed 1500 to jest praktycznie AI to robi, więc człowiek jest też to również w stanie zrobić, jak już załapie zasady, jak dołączają kolejne kraje do Holy Roman Empire, że gra obecnie pod cesarstwo nie jest fajna, jest nudna. Tutaj mamy oczywiście The Holies, naszą kurię. I w zasadzie muszę przyznać, że troszeczkę się na tej mechanice zawiodłem. Liczyłem na więcej, ale o tym powiem też więcej w ramach tego materiału w międzyczasie, jak będę z czegoś korzystał. To, co mi się super mega podoba, to rebuild całej tutaj teokracji naszej, unikalnej dla papiestwa formy, jak i takich tutaj na koniec dość szczególnych bonusów. Jak macie okazję zobaczyć, Warscore versus Other Religion minus 30%! Albo Cassius Belli na wracanie innych krajów na jedyną słuszną wiarę 40%! No, jest to niesamowicie fajne. I w zasadzie teokracje bardzo się teraz różnią od siebie. Dość szczególną formą jest na przykład Monastic Order, który mam nadzieję, że też Wam pokażę za jakiś czas, a kiedy, no to zobaczymy. Jako Watykan również mamy dostęp do po prostu unikalnego drzewka misji, który jest dość słaby, zwłaszcza w porównaniu z tym, co dostały Czechy, czy Austria, czy nawet Węgry na tym patchu. No a niestety liczyłem na coś więcej. Tutaj w zasadzie skorzystamy tylko z Gwardii Szwajcarskiej, a cała reszta to taka mech jest, powiem wam szczerze. Chociaż tego jeszcze eventu nie widziałem na grze testowej. Rywali, czy na pewno Florencja będzie moim rywalem? Potem Burgundia, skoro może być, to też niech będzie. A cała reszta, no to w którymś momencie Wenecja nam się przyda na rywalu, ale to za jakiś czas. I tutaj ciężki wybór, może Aragonia? Sojusznik must have na starcie to jest dla nas Austria. Tak, niestety drugi biały kolor na mapie. Jeżeli by było to możliwe, to też fajnie byłoby mieć Kastylię albo Francję. Ale tutaj to odpadło, mają akurat siebie wzajemnie na rywalu, więc poszukajmy gdzieś tutaj. Doradców praktycznie od razu, bierzemy jedynkowych. Improve Relation będzie nam bardzo potrzebny tutaj doradca. O, i mamy super do morali. Doradca też nam się przyda, bo planuję jednak toczyć te wojny dość szybko tutaj. No i też, jeżeli się mi uda i będę miał fuksa, no to uda nam się pobić Sienę. Papiestwo ma bardzo powolny start, więc to jest obszar, który bardzo dużo generuje agresywnej ekspansji, więc tutaj podboje są dość powolne. No ale spokojnie, z czasem na pewno urośniemy, a naszym celem będzie utworzenie Królestwa Bożego, jak i ustanowienie go na całym świecie, bo w ramach tej kampanii planuję zrobić podbój świata. Wiem, niektórych to nudzi, ale jakoś mam na to bardzo dużą ochotę. Poza tym pokażę Wam po prostu, jakim potworem są obecnie teokracje przy podbijaniu świata, bo czegoś takiego nie widzieliście. No, mogłaby to tylko pobić ta zbagowana Austria. Okej, to już mamy sojusze wzięte. A i to, co jeszcze musimy robić, to poprawić relacje tutaj z Szwajcarią, bo dostajemy wtedy bardzo unikalnych najemników. Floty ustanawiamy, żeby nam robiła Protect Trade tutaj w regionie Genui. Wtedy, żeby nas nie piracił ten głupi tunista. Chyba Protect Trade był, nie?
czy polowanie na piratów. Nigdy nie potrafię tego zapamiętać. Jako papież mamy dostęp do naprawdę fajnych bonusów, na przykład tańszą technologię, tańszych doradców o 20%, co z bonusem z estate'ów daje nam łącznie już 45%, a jakbyśmy jeszcze tak sobie rozwinęli idee innowacyjne, to już w ogóle mielibyśmy ich prawie darmo, co jest bardzo fajne i uważam, że dzięki temu idee innowacyjne no, warto brać, zwłaszcza do takich mniejszych kampanii, które sobie planujemy. Nie wiem, jak to bardzo niestety boli to, że straciliśmy to mocne takie połączenie z jakościowymi ideami, więc trudno mi znaleźć dla nich jakieś większe zastosowanie na dalszą rozgrywkę, ale ogólnie jakoś polubiłem je bardziej. Jako papiestwo, no, wybieram sobie następujące tutaj korzyści dla tych stanów. Czyli tak, tańszych doradców to u każdego, manpower, nie dużo, ale zawsze coś, no i mamy też możliwość wzięcia tutaj, a to akurat w stanie u mieszczańskich, weźmy sobie diplomatic power plus 1 oraz punkty militarne plus 1. Punktów administracyjnych jakoś najmniej będę tutaj potrzebował. Następnie bierzemy summon diet i oczywiście będziemy im też zaraz zabierali ziemię, bo skoczyli teraz na plus 50, więc zabierzmy im tą ziemię z powrotem. Wiem, że jest tutaj pewien exploit, który można wykorzystać, ale celowo tego nie robię, bo exploity mi osobiście psują rozgrywkę i nie chcę po prostu położyć tej kampanii, że jutro mi się już znudzi. Fajna misja, muszę przyznać, tylko że trochę nierealna do zrobienia. Dajmy Austrii kardynała, co spowoduje, że będzie nas na tyle lubiła i tak szybko nas zrobiła, że bez problemu dołączamy do Holy Roman Empire. Teraz jest to niesamowicie łatwe, naprawdę dużą ilością krajów dołączenie do Holy Roman Empire na starcie. W sumie też dajmy kardynała tutaj w Szwajcarii, żeby wykonać misję na Gwardię Szwajcarską, bo ona jest naprawdę niezła. Mercenary Discipline plus 10%, co da nam niezłego kopa przez te pierwsze 20 lat podbojów. Kiedy wypełnicie tą misję, pojawia się taka informacja, że Gwardia Szwajcarska jest dostępna tutaj do rekrutacji, bo jeszcze nigdy nie pamiętam, gdzie to jest. I zobaczcie, ona ma jeszcze dodatkową dyscyplinę, czyli łącznie 12,5 dyscypliny na starcie. Jest to dość mocne, nawet jak połączymy z taką, o, tą kiepską armią, to będzie dość tutaj mocno to łupiło. Ja osobiście nie boję się zadłużyć na początku tej rozgrywki, żeby mnie było stać na tą gwardię i żeby pierwsze wojny nam poszły po naszej myśli. Dość łatwo się spłacimy. Przy okazji mamy już też misję na jakiegoś lepszego generała. Trzymajcie kciuki, że modły były wysłuchane o coś. Chyba był Lukas dzisiaj grzeczny. Zdecydowanie Lukas był dzisiaj grzeczny. Sojusz tylko i wyłącznie z Prowansją? Okej, nie dołączyli do żadnej ligi. Ja to biorę w ciemno. Od razu tutaj załączmy oczywiście forty. No bez jaj. Ja naprawdę byłem dzisiaj grzeczny. Subjugation Cassius Belli na Neapol. Na starcie rozgrywki. Od razu. Znaczy ja wiem, że to jest bardzo częsty event, ale poprzednio odpalił mi się dopiero po 20 latach. Dajcie znać w komentarzach, czy u was jak wygracie, to ten event wam się bardzo szybko odpala, czy jednak dość długo. Papa Subjugation Cassius Belli na Neapol. To jest bardzo, bardzo mocne. YOLO! Lecimy na starcie drugą wojnę. Co mnie to? Mamy też Fuksa, bo właśnie Prowansja została wezwana do kolejnej wojny, więc nie będzie aż tak na nas tutaj skupiona. Chociaż przeważnie i tak będzie, ale wiecie o co chodzi. Ale beka, nie ma jak koalicja na starcie rozgrywki. No ale nie byłbym sobą, gdybym po prostu tego nie zrobił. Wszyscy wiemy, jak to się skończy. Tak. Wreszcie stolica Prowansji padła. Nawet nie wiem, ile ja to oblegałem. To było w cholerę długo, w międzyczasie jeszcze zdążył nam się odpalić renesans, tam parę innych rzeczy się wydarzyło, Anglia okupuje tą prowincję, masakra, nie będę się starał wymawiać tych nazw francuskich, bo mówię, no dla mnie to jest masakra, żeby to jeszcze jakoś ogarniać. War Reparation, aj, odpada, no to, ale powiem szczerze, że wolę, żeby mi tutaj płacili, więc zniszczmy tutaj o to w ten sposób. Tak. O, i Dolosent. Na pewno coś spłaciliśmy. No i mamy Siennę, której jeszcze pewnie nie wezmę, bo to się dla mnie zakończy za chwilę czymś złym. Nie, no tragedii nie ma. No tak, tragedii nie ma. No to co, tu się będę jakoś powstrzymywać? Bierzemy to. Wenecja jako potencjalny sojusznik na starcie to całkiem dobry wybór. No, chyba że będę musiał zrezygnować z jakiegoś innego sojusznika, no to wtedy się pozbędę Wenecji. Bo aż tak dobra nie jest, oczywiście. Po tych wojnach spłacamy wszystkie pożyczki.
nic nam nie grozi, tutaj sobie to korujemy, ale ty jesteś w koalicji i oczywiście nie mogę cię ekskomunikować, bo czemuż by nie. I jakby co, mechanika ekskomuniki obecnie jest bezużyteczna w tej grze. Nie wiem, czy już mieliście okazję grać papieżem, albo w ogóle kimkolwiek, kto kontrolował papiestwo, ale na ten moment na świecie mogę ekskomunikować... 4 kraje! Wow! Ma to jak najbardziej sporo sensu. A wiecie, dlaczego ta mechanika jest teraz bez sensu? Bo wystarczy, że dowolny kraj da tutaj datek na kurię i w tym momencie na 5 lat grzechy zostały odpuszczone i wybaczamy wam wszystko i ekskomuniki nie mogę im walnąć. Przez co? Co boty? W zasadzie robią non-toper, co 5 lat to odnawiają, przez co nie jesteście im w stanie zrobić żadnej, ale to dosłownie żadnej ekskomuniki. O Boże, tutaj. A dobra, rozwiążemy te gwardie, szkoda. Nie jesteście w stanie praktycznie ekskomunikom nic zrobić, no chyba że wiecie dokładnie kiedy to kupiły i wyczajcie ten jeden miesiąc, w którym za 5 lat będę mógł ekskomunikować Florencję i jeszcze w tym samym miesiącu wypowiedzieć im wojnę, ale widzę, że Florencja ma sojusz z Austrią, więc w ogóle jest nie do ruszenia w najbliższym czasie. Kocham tą grę. No to po fajnym starcie raczej będzie długi postój, widzimy się za 600 lat. No albo dopóki zejdzie ta tutaj koalicja, no. No chyba, że interesuje was, jakie ja też misje tutaj będę brał co jakiś czas do wypełnienia. Ogólnie lubię te z developmentem, o, ta jest na przykład bardzo sensowna, bo praktycznie wyjdzie nam z automatu. Naprawdę, żaden kraj nie może mieć więcej niż 15% agresywnej ekspansji z papiestwem. No tak, to ma sens, a tych radzę wam unikać, bardzo ciężko wykonywać te misje. No i teraz muszę grać z otwartym panelem i pilnować, żeby tutaj to nie przekroczyło 50%, bo będę miał bardzo przykrą niespodziankę w postaci tego, że ktoś by... Jak to Wenne? Kiedy zerwał ze mną sojusz? No dobra, no to lepiej dmuchać na zimne. Mam nadzieję, że Austria ze mną nie zerwie dzięki temu sojuszu. Jako papiestwo mamy też tutaj możliwość powstrzymywania herezji. I powiem wam szczerze mówiąc, że o dziwo, wam powinno zależeć na tym, żeby ta herezja jak najszybciej się obecnie odpaliła. Inaczej istnieje zbyt duże ryzyko, że Austria przeprowadzi wszystkie reformy i zablokuje wam podbijanie Holy, Roman Empire, albo jeszcze co gorsza, zdąży zrobić centralizację, bo też miałem taką jedną grę, że tutaj miałem Holy, Roman Empire i to nie było wesołe, bo przegrałem. Tak, tak, myślę, że założenie szpitala to jest dobra rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Naszych dyplomatów, no to teraz tak. Tak, rozsyłamy, jednak zostawiamy sobie wolnego do naszych własnych działań. Chociaż za chwilę będę mógł już anektować moich wasali. No to chyba jednak dwóch weźmiemy. Zaczynamy od anektowania Urbino, potem Perugię, czekolwiek się to wymawia. Nie mówcie, że mam jedną z tych gier, gdzie Polska została królestwem i odrzuciła Unię nad Litwą. Jak? Kiedy to się wydarzyło? Wszystko przegapiłem. Z buli papieskich to tak naprawdę na ten początek będziecie korzystali z dwóch przez większość czasu. Albo instytucje, albo koszty developmentów i tolerancja heretyków w prowincjach większa. W sumie to ja muszę zobaczyć, czy jako Bizancjum będę mógł dołączyć do Holy Roman Empire. Bo na moich grach zwyczaj Bizancjum w którymś momencie dołącza. Ale jest oddzielony przecież Osmanem. To jak to ono to robi? Powiem wam, że mianowanie kardynałów to naprawdę dobry sposób na pozbywanie się krajów z koalicji. Pierwsze rozwinięcie. No i tutaj mamy w zasadzie aż dwa. To ciekawe dość. Tolerancja prawdziwej wiary plus dwa. Dzięki czemu będziecie mieli jeszcze bardziej stabilne prowincje w waszym tutaj państwie. Albo... jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo duże wzmocnienie waszej marynarki. I ja sobie to wybiorę, bo wiem, że czeka nas trochę tych jednak starć na morzach. No to mamy PH, Aragon ma Iberia Wedding z Kastylią i... Fuck! Fuck! 666? No nie! No to... Kurde, liczyłem, że jeszcze uda mi się odbić te prowincje jeszcze jakoś szybko, ale niestety. Ej, a wiecie, że ja mogę dawać więcej niż jednego kardynała do innego kraju? Mieć chyba nawet plus 200 relacji z tego? Jakie to mocne. Chyba właśnie odkryłem sposób, jak mieć w kupie koalicję. Ha! Event Shadow Kingdom. I w sumie teraz mniej więcej wiem, jak już to działa tak do końca.
W tym momencie cesarz decyduje, czy chce wyrzucić księstwa z Italii, znaczy z Holy Roman Empire, no czy je zachować. Osobiście uważam, że na ten moment lepiej jest ich wyrzucić, zwłaszcza jeżeli przeprowadzona została reforma i nie stracimy na tym Imperial Authority. No tutaj akurat cesarz raczej zdąży przeprowadzić reformę, zanim zajdzie ten event, bo ma na to aż rok czasu. I kiedy wywali te księstwa z Holy Roman Empire, może je po prostu ponownie przyłączyć. A pamiętajcie, że przyłączenie każdego księstwa daje mu plus 10 Imperial Authority. Taki prosty myk, ale to chyba każdy na to wpadł. Jeżeli wybierze tą opcję, to do 91 roku będzie musiał mieć albo sojusz z każdym państwem włoskich, co będzie wymagało naprawdę sporego overforce limitu w naszych relacjach dyplomatycznych, ale to wystarczy mieć tylko na krótki czas tak naprawdę te sojusze, bo potem się przeprowadza decyzję, która się gdzieś tutaj pojawia i można zerwać te wszystkie sojusze. Tak wygląda cały event Shadow Kingdom. W sumie może kiedyś zbiorę informacje w jakimś jednym krótkim poradniku, jak już te wszystkie rzeczy popatrzują. No i niestety tutaj cesarz wybrał, że mamy spadać z Imperium i możemy się teraz tak albo stracić 20 prestiżu, na co nas stać? I to jest właśnie dziwne, bo będąc papieżem, kiedy macie sojusz z cesarzem, nie ponosicie żadnych dodatkowych kar do Diplomatic Relation Reputation, albo możecie po prostu spadać i za chwilę ponownie starać się dołączyć do Holy Roman Empire. Po wykonaniu tejże misji odpala nam się dość stary event, czyli na założenie Biblioteki Watykańskiej, gdzie mamy następujące rzeczy do wyboru. I tak, na pierwszy rzut oka jest tu dużo fajnych rzeczy, ale tak naprawdę liczy się albo National Unrest, albo Diplomatic Reputation, w zależności od tego, jak chcecie tutaj grać. Ja planuję w pewnym momencie bardzo dużo podbojów, więc National Unrest bardzo nam się przyda. Jako że odcinek przymula, no to robimy noce B, wojnę na... A nie, dobra, atakujemy jednak Aragonię, tutaj za ziemię wzywamy Francję i ja chcę zdobyć Messinę dla nas. What the fuck? Po ilu grach mi się to wreszcie odpaliło? Pruska Konfederacja, Gdańsk! Gdańsk, ludzie! Widzicie to? Naprawia się to czasem! W 65 tylko! I Kastylia jest atakowana dosłownie z każdej strony. Ma zerwane wszystkie sojusze. Dziwne, że toczą jakąś wojnę tutaj z Portugalią. Czy to jest jakaś wojna o Unię? Nie. Nie wiem, co tu się wydarzyło, że się toczy ta wojna. Szybko zajęliśmy tutaj całą Sycylię, teraz zajmujemy Korsykę i to Sardynię zajmujemy. Już z przyzwyczajenia naraz o tym mówię. No co to za wojny mi się... War is a grisly affair. Wojny włoskie. Ciekawe. Okej, okay, co ta Anglia? What the fuck? Co tu się dzieje z tą Kastylią? Jeszcze Portugalia teraz toczy z Marokiem wojnę. Nasze okręty tutaj wysyłamy, żeby polowały na te floty Aragonu i Kastylii. Raczej powinniśmy dać im radę. No dobrze, skończyłem tą wojnę. Odzyskałem w cholerę ziem dla Neapolu. I teraz jego anektowanie będzie mnie pewnie bardzo dużo punktów kosztowało. Zresztą nieważne. Tak, i będziemy to za chwilę zaczynali. Nic nie dałem Francji i Francja nadal ma trasta ze mną. Podejrzewam, że to dlatego, że Francja realnie nie chciała ziem Aragonu, tylko chciała te, które tutaj, o, wzięła sobie Anglia. Więc nie mogłem wziąć tego w tym peace dealu. Trochę fuksa znowu miałem. Tak jak mówiłem, zaczynamy od razu proces integracji na polu. Trochę z tym zejdzie, no ale jest to dla nas super ważne. Możemy też już brać kolejne idee i tutaj będzie mi bardzo zależało na tym, żeby mieć jedne z pierwszych idei Trade Ideas, a jak widzieliście przed chwilą bardzo dużo punktów będę przeznaczał na integrację na Apollo, więc wziąć ich jako pierwsze jest złą decyzją. Ogólnie chcę polecić tutaj moim starym buildem Trade Quantity i Religijne. Mam wrażenie, że religijne na papieża w ogóle są nieprzydatne, ale co to jest za papież bez Deus Vult Cassius Belli? Które oczywiście doskonale wiem, że mogę mieć za reformę 8 poziomu, o tutaj The Global Crusade, ale jeszcze tak fajnie byłoby sobie ponawracać ten katolicyzm, te ziemie tutaj i ogólnie, wiecie, tak pograć lorowo też troszeczkę. Więc po całym tym moim gadaniu biorę ilościowe. No i tutaj chcę wziąć sobie tą politykę często capture enemy ship plus 33%. Dzięki temu mam 66% na złapanie wrogiego okrętu w bitwie. To jest chyba dość sporawo. Ten moment, kiedy nie masz statków, a twoje wojska muszą iść po prostu na piechotę do przeciwnika. Okazuje się, że Genua jest trochę większym krajem niż planowałem. Biorę ich na wasale, no ale trudno. Na pewno będzie dla nas to opłacalne dla samego odbicia tutaj Genui. No ale tych prowincji... Myślałem, że będę miał okazję, żeby na przykład, o, to oddać Krymowi albo...
Circazji, żeby tutaj to było mniejsze wszystko. Bo sprzedać prowincji wasala nie mogę, nie? No okej, okay. Teraz wreszcie jakaś większa wojenka nam się szykuje. Będziemy atakować Wenecję, która... No trochę tych tutaj sojuszników ma i możemy temu nie dać rady, ale spróbujemy. Dobra, ja musiał pójść Alt F4, bo przecież nie cofnę takiego progresu, no bez jaj, co się wydarzyło? LOL, what the fuck, jakim cudem ja to wygrałem? A! No to będzie teraz duża bitewka tutaj z Wenecją. Lecimy na nią. Znaczy powinniśmy to wygrać, ale ładnie. Heretyków, heretyków, bądź heretyków! Okej. Dobra, niech mi się tutaj armia zregeneruje. Ewidentnie tego potrzebuję. Plus jeszcze weźmy, dorekrutujmy tutaj armaty w międzyczasie. Dobra, z wyniku tej wojny nie jestem zadowolony, ale więcej niestety nie wezmę. Niech też i tak to będzie. Chyba udało mi się tutaj poradzić sobie. Miałem moment, gdzie Francja... Czekajcie, czemu nie dołączyła do tej wojny? Francja powinna dołączyć. Przecież cię wezwałem, Francjo, halo! A nie, pomyliło mi się, Francja nie dołączała, zrywała sobie już z Savoyem. No ale... pokażę wam, jak to tutaj mamy Austrię po swojej stronie, plus innych tutaj sojuszników. Będzie wesoło! Jestem pewien, że na pewno musimy zrobić już tak, żeby tutaj poprawiało nam relacje. Tylko nie mogę wysłać dyplomaty, bo tutaj wam to skasuje cały czas tutaj to prowadzenie, jakiś bug kolejny. Ale ogólnie powinno być bez jakichś tam problemów większych. Swoją drogą już nie będę tutaj spowalniał tego, co prawda papieżem jest Francuz, ale jest 33% szans, że my będziemy kolejnym. Bo ten po prostu przeprowadził już 3 reformy w międzyczasie. Zobaczcie, że tak wycinam tą wojnę, ale ona jest mega pozycyjna, bardziej niż zwykle. Ja tutaj zrobię pewną rzecz, którą pewnie się już domyślacie, co zaraz zrobię. Dobra, tak kończymy Florencję. Niestety okazała się być troszeczkę za duża, ale sojuszu z Austrią już nie ma. Te prowincje oddajemy Ferrarze, a w kolejnej wojnie, jak się uda, ponownie ją zaatakujemy i to może też znowu damy Ferrarze i potem na rekonkwestie pójdziemy z tym wszystkim. W międzyczasie, jak już zjedliśmy Neapol, bo właśnie się integrował, dodajmy te wszystkie prowincje dla nas. Trochę teraz powinien mi się zwiększyć income, jak i limity mojej armii wszędzie. No i wreszcie mam jakieś tutaj udziały w handlu genuańskim. Tak, tak, wiem, za jakiś czas trzeba zacząć tutaj to wszystko poprawić. W sumie to możemy teraz tak, odpalić tu spokojnie już politykę na local trade power w tych prowincjach. Jest to super ważne dla nas. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko!